Witam. Czego, no? Nie zważajcie na niego. Siadajcie. Zapraszamy. Szukanie księgi jest, jak to mówi nasz uczony mąż, obligatoryjne. Dziękuję. Z chęcią się przysiądę. No, jak was? Jestem Geralt z Rivii. Na mnie mówią Rufus. Ten tutaj uczony mąż zwie się Teofil Maria Roszko. A tutaj... Zobaczcie... Manfred jest. Właśnie, Geralt. Słyszałem tu imię. Bywacie może na jarmarkach? Nie bywam. Myliło się wam z Gerardem, artystą scenicznym, który istotnie jeździ po jarmarkach i po uciesze gawiedzi puszcza bąki w takt znanych melodii. Nasz gość to nie byle kto, lecz sam Biały Wilk. A, to przepraszam. Czy to nie wy... Wiecie, o śmierci Foltesta krążyło wiele plotek. Nie, to nie ja. Jakieś wieści ze świata? Mówi się, że niebawem czarni rozpoczną nową ofensywę i będą chcieli przekroczyć fontan. Stawiam diamenty przeciwko orzechom. Tym razem Radowit nie da rady ich odeprzeć. Szkoda, że Henset zginął w dolnej marchi. Przeklęta smokobójczyni. Prawdę mówicie? Gdyby Henselt żył, Nilfgaardczykom nie poszłoby na wschodzie tak łatwo. Niebawem cesarz wejdzie do Nowigradu, położy rękę na skarbcu świątynnym i zajmie flotę. I wtedy zachód też będzie jego. Sporo wiecie jak na zwykłego kupca. A wie, i co z tego, a? Że przestaliście mi się podobać. Najpierw wypytujecie o listy, które wiozę, a teraz słyszę, że tylko czekacie, aż Nilfgaard przekroczy pont. Myślę, że pojedziecie ze mną, bo znam takich, co chcieliby z wami pogadać. Po moim trupie. Jeśli będzie trzeba. Uspokójcie się, to tylko nieporozumienie. Wiedźminie, przytrzymajcie go, a ja poszukam sznura. Aha, niedoczekanie! Przytrzymam go. Ta jasne, chuja tam przytrzymasz! Przeszukajmy ciało. Może ma przy sobie jakieś papiery. Sam się tym zajmę. Dzięki za pomoc. Jednego szpicla czarnych mniej. Weź, przyda ci się.